Dobrze. Dobrze, otwórz. I drugie też. Weź powyciągaj papiery. Cóż to jest? Akty notarialne. Fotografie. To są papiery dotyczące rodziny Stojanowskich. Znalezione na strychu w Pyżanach. To jest sejf przywieziony z Kozaków. Świadectwo służby wojskowej Wincentego Stojanowskiego z 1902 roku. Wezwanie płatnicze. Podziały gruntów na Kozakach. Akt notarialny darowizny, weksel przedwojenny na 10 zł. Akty notarialne. Wezwania płatnicze dla Wincentego i Jadwigi Stojanowskich w Zazulach, czyli na Kozakach. O, kolejny nakaz płatniczy na rok 1898. O, tu ciekawe, w języku miejscowym rusińskim dokument. To się rzadko zdarza, bo większość dokumentów jest w języku polskim. Pokwitowania opłat podatkowych dla Stojanowskich. Akt ślubu Wincentego Stojanowskiego i Jadwigi Stojanowskiej z Zazul z 1885 roku. Wystawiony przez parafię w Złoczowie. Jakieś obligacje austriackie. Wezwanie płatnicze. Takie skarby można znaleźć na strychu w Pyżanach. Kasa kredytowa rolnictwa w Złoczowie. O, książeczka pracy z 1895 roku dla Wojtka Stojanowskiego. A tu książeczka robotnicza. To wszystko przyjechało w 1945 roku do Pyżan i przeleżało te kilkadziesiąt lat aż do dnia dzisiejszego.